Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w 21 odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Kroniki Myrtany Archolos. Moi drodzy, witam się z wami teraz w nowym filmie. I co? I lecimy tutaj porozmawiać z resztą osób. Oczywiście już tutaj się szwendamy po tym mieście jakiś czas, ale nie na tyle, żebyśmy tutaj mieli wszystko pozbierane oczywiście i ogarnięte. Przed nami jeszcze sporo różnych rozmów. Tutaj widziałam jakieś wino schowane w krzakach, trochę też nawet złota. Myślę, że może się to wszystko przydać. Jak najbardziej. O, tutaj widzę, że ktoś sobie grał w szachy. Fajnie. Okej, sprawdźmy, czy jeszcze czegoś tutaj nie ma. Wygląda na to, że nie. Dobrze, w takim razie idziemy przed siebie porozmawiać z dalszymi osobami. Tutaj mamy oczywiście Zew Ognia, czyli piekarnię. Witam pana piekarza. Ile chlebka? Hej, ty! Może będzie miał jakieś nowe przepisy na przykład? Słuchajcie, słuchajcie, mieszkańcy... Pohandlujmy! Na rozkaz wielmożnego... Poznany... I poznany. O Boże, ale... Z nowymi rozporządzeniami królewskimi... Każdy właściciel wszelakiej wielkości łodzi i okrętu. Jezu, ale pścina totalna, no nie? Cholera. To jest Joe. Ja wreszcie zapomniałam, jak się nazywa ta knajpa. Mroczny Paladyn. Ej, ty. Okej, widzę, że nie mogę za bardzo porozmawiać. Co powinienem zrobić, by zostać obywatelem miasta? Wszelakimi sprawami urzędowymi zajmuje się tutaj Matej. Jego biuro znajduje się przy ulicy prowadzącej z targu do dzielnicy kościelnej. Okej, dobra. Wejdźmy do środka. Mamy tutaj robotnika, obywatelkę, obywatela. Piwo wyspiańskie. Obywatel, a ty jesteś... Ty miałeś imię chyba. Tomas. Cześć, tutaj Tomas. Witam. Cholera, Joe, miałeś ogarnąć te kufle. Przepraszam, jestem Tomas, piwowar, a ty to? Marvin. Marvin. Ładne imię. Co się tu sprowadza, młody człowieku? Czy też jesteś pasjonatem tego wspaniałego trunku, który może zachwycać bogactwem doznań bardziej niż wino? Chciałem się tylko rozejrzeć. Śmiało! Tu jest moja mała karczma. Możesz w tym miejscu napić się świetnego piwa. Osobiście polecam ci Mrocznego Paladyna. Na górze jest nasz magazyn surowców. Nie ma tam nic ciekawego, ale jeśli masz ochotę, bardziej polecam ci jednak zajrzeć pod pokład. Tam ważę te wszystkie wspaniałości i tam spędzam większość dnia. Pamiętaj o tym, kiedy będziesz mnie w przyszłości szukał. Sam ważysz piwo? Oczywiście. Możesz obejrzeć wszystko, kiedy tylko będziesz miał ochotę. Idź do Joe. Poczęstuj się piwem. Pierwszy na mój koszt. Okej, fajnie. Mamy dość prostą kradzież. Sprawdźmy sobie jeszcze najpierw towary. Ma faktycznie mocne piwo, piwo wyspiańskie, Mroczny Paladyn. Okej, i piwo butelkowe. Możesz mi opowiedzieć coś o produkcji piwa? Jasne, z przyjemnością. Tylko powiedz mi, jak zacznę nudzić, bo mogę o tym mówić bez końca. Najlepiej będzie, jeśli przejdziemy do pracowni. O, to interesujące. A przynajmniej będziemy wiedzieć, gdzie ta pracownia się znajduje. Tylko wiecie co, najpierw zagadałabym jeszcze do Joe, żeby mi dał piwko. Masz coś do picia? Proszę, to dla ciebie. O, dziękuję bardzo. Słuchajcie, słuchajcie, mieszkańcy Arko. Okej, bo mi chyba gościu gdzieś zniknął. Mamy zejść pod pokład. Okej, widzę, że Joe idzie na górę. Cała magia odbywa się tutaj, w tych kadziach. W tym po prawej ważę piwo. Zwykle otrzymuję gotowy słód, ale czasem muszę go sam przygotować. Moszę wtedy ziarna i pozwalam im wykiełkować, a potem suszę je. Zależnie od tego, jak to zrobię, otrzymam inne piwo. Mhm. Powiem ci ogólnie, nie będę zanudzał. Następnie roztarty słód gotuję i dodaję do niego chmiel. Musi to potrwać kilka godzin, po wszystkim piwo stygnie, a ja dodaję do niego szczyptę magii. Uważane piwo musi postać przez jakiś czas w tej drugiej kadzi, aby nabrało wszystkich potrzebnych walorów.
No i już, przelać do beczki albo prosto do kufla i smacznego. Trochę to skomplikowane. Zawsze wychodzi dobre? Moim zdaniem nie, ale ja jestem bardzo krytyczny wobec siebie. W każdym razie nikt jeszcze nie wylał mojego piwa celowo. Co innego po pijaku. Mhm, jasne. Co tutaj ważycie? Aktualnie skupiamy się na dwóch rodzajach piw. Joe czasem mi pomaga, ale najczęściej pracuje sam, a on zajmuje się prowadzeniem karczmy. Ważymy mrocznego paladyna i wyspiarskie. O którym z nich mam ci powiedzieć? No, posłuchajmy o obu. Opowiedz mi o wyspiarskim. Dobre piwo, po prostu dobre piwo dobrej jakości. Z najlepszej wody i słodu pszenicznego, jakie jestem w stanie zdobyć. Dobre na każdą okazję, do posiedzenia ze znajomymi, do obiadu, kolacji. Po prostu piwo dla każdego. Takie mają największe wzięcie. I żeby być w stanie utrzymać zakład, potrzebuję takiego produktu. A dlaczego akurat tak się nazywa? A to jest dość ciekawa historia. Ten browar kiedyś się tak nazywał. Browar Wyspiarski. Chciałem tak uczcić pamięć dawnych właścicieli. No, ale miałem opowiedzieć ci o piwie. Do słodu pszenicznego dodaje się trochę chmielu. Dzięki temu piwo ma delikatną goryczkę i ciekawszy smak. Świetnie gasi pragnienie. Zawsze staram się je podawać tak, żeby było chłodne. Jest jasne, mętne, nie uderza zbyt mocno do głowy. Po prostu piwo na każdą okazję. Brzmi naprawdę dobrze. Opowiedz mi o mrocznym paladynie. Wiedziałem, że cię zainteresuje. Podoba się nazwa, co? Sam wymyśliłem. No więc, to moja duma. Mam plan zawojować tym piwem świat. Nie chodzi o mnie czy o złoto. Chcę, żeby ono zawojowało świat. Naprawdę, jest tego warte. Nie jest to jednak piwo dla każdego. Jest mocne, czarne, prawie jak smoła. W smaku bardzo intensywne. Jednak, jeśli wytrzymasz pierwszy łyk, po prostu warto. Spróbuj wyciągnąć z pierwszego łyku jak najwięcej doznań, a każdy kolejny będzie dla ciebie przyjemnością. Dlatego mówię, że nie jest to piwo dla każdego. Niektórzy chcą po prostu się napić, ugasić pragnienie, czy lekko wstawić. Piwa dla takich osób też są potrzebne. Trochę się rozgadałeś. Racja! O piwie mógłbym gadać godzinami. Jest to moja autorska receptura. Nie zdradzę ci oczywiście wszystkiego. Muszę pilnować swoich interesów. Odkryłem sposób na palenie słodu uzyskanego z pszenicy. Dzięki temu piwo ma ciemną barwę i bogactwo smaku. Ale jaki ma aromat! Tę paloność czuć i w smaku, i w zapachu. Pij je jak wino, powoli, wydobywając z niego całe jego bogactwo. Powiem ci tak, jak chcesz po prostu wyżłopać piwo, to weź wyspiarskie. Nie obrażę się, ale polecam mrocznego paladyna. Mhm. Może innym razem. Nie mam teraz czasu. No cóż, ale wpadnij tylko, gdy znajdziesz chwilę. Jasne, i jeszcze... Co słychać? Trochę mnie boli fakt, że większość mieszkańców gustuje w winie, ale moje piwa też całkiem dobrze schodzą. Okej. Czekaj, nie idź jeszcze. Mam dla ciebie pewną propozycję. Sprawa jest delikatna. Posłuchaj. Muszę jakoś rozpowszechnić mrocznego paladyna. Ludzie, z którymi chciałbym nawiązać współpracę, raczej nie chodzą po karczmach. Muszę zrobić pierwszy krok. Gdzie w tym moja rola? No właśnie. Zareklamujesz mój towar u kilku wpływowych osób w mieście. Co ty na to? Nie będę skąpił złota. Mam też spore znajomości. Mógłbym pomóc ci załatwić jakąś delikatną sprawę, jeśli masz jakieś kłopoty. Mhm, no to czemu nie? Czemu nie? Dobre piwo trzeba pokazać światu. Ha! Dokładnie! Dam ci 6 butelek. Co z nimi zrobisz? To twoja sprawa. Ale przynajmniej po jednej musisz dać do spróbowania moim przyszłym klientom. Pamiętaj, że któryś z nich może chcieć butelkę na później. Nie wypij wszystkiego. Moja oferta to 100 sztuk złota za skrzynkę. Tyle właśnie oferuj. Niżej nie zejdę. W skrzynce jest 20 butelek. Gdybyś nie wiedział. Pójdziesz do 5 osób. Karczmarze, Gerstand i Helga. Kwatermistrz straży Lenard, Wlady, właścicielki Bulderu i Lorenzo, przedstawiciel gildii kupieckiej. Tylko pamiętaj, żeby zawsze mieć przy sobie mrocznego paladyna. Bez niego nawet nie zaczynaj z nikim rozmowy. Masz jakieś pytania co do któregoś z nich?
Wydaje mi się, że powinniśmy zapytać, gdzie oni są. Kwatermistrzy. No, musimy wypytać. Opowiedz mi coś o Heldze. Ma karczmę w porcie. Co prawda, stałymi bywalcami są tam tylko, smakosze tanich trudków, ale każdemu trzeba dać możliwość napicia się czegoś porządnego. Helga kupuje ode mnie dość duże ilości wyspiarskiego, więc pewnie skusi się na nowy produkt w karcie. Okej. Powiedz mi coś o Gerstandzie. Z tym człowiekiem wiąże spore nadzieje. Niestety, nie prowadzę z nim zbyt dużych interesów. Długo już prowadzi interesy z gildią kupiecką i lokalnymi dostawcami win. Dlatego musisz się postarać, żeby moje piwo go zainteresowało. Z tego, co słyszałem, jest wielkim miłośnikiem wina. Uwielbia jego bogaty smak i aromat. Może spróbuj iść tym tropem. Jego karczma znajduje się przy wschodniej bramie, zaraz na wejściu do Starego Miasta. No to wiemy akurat, gdzie jest Gerstrand. No w sumie możemy mu właśnie powiedzieć, że piwo jest na tyle aromatyczne jak to wino. No ale dobrze. Co z tą właścicielką burdelu? Tu może być trudniej. W jej lokalu są sprzedawane chyba tylko wina z wyższej półki. Pewnie chce nadać prestiżu burdelowi. Przekonaj ją, że mój produkt jest trunkiem z wysokiej półki. Chociaż, jeśli ci się nie uda, to nie przejmuj się. Nie mam zbyt wielkich nadziei. Okej. Chcesz współpracować z gildią kupiecką? Czemu nie? Mają potężne kontakty, duży rynek zbytu. Dla mnie to spory zarobek, ale przede wszystkim budowa marki mojego piwa. Jeśli uda ci się ich przekonać, to naprawdę będę bardzo wdzięczny. Kwatermistrz Straży Miejskiej miałby od ciebie kupować piwo? Ha, zdziwisz się. Przecież chłopcy nie pracują cały dzień. Też mają prawo do odpoczynku. Chyba jasne, że w straży wolą, żeby siedzieli oni w koszarach zamiast szlajać się po mieście. A piwka każdy ma prawo się napić. Dostarczam im na razie małe ilości, ale mam nadzieję, że Mroczny Paladyn ich zainteresuje. Warto spróbować. To już chyba wszystko. Powodzenia. Wróć do mnie, jak już pogadasz z każdym z nich. Okej. Będzie, widzę, że problem trochę znaleźć tych ludzi, dlatego że aktualnie to ja w ogóle kojarzę tylko jedno nazwisko i mi się to bardzo nie podoba. Widzę, że możemy wejść na górę. Tutaj jest... Tutaj jest Joe, chociaż wszyscy mnie stąd jakby wywalają. Jezu. Spokojnie, ludzie. Wszyscy mi powiedzieli, możesz wejść, a teraz tak na mnie wypieprzają. Zew ognia, piekarnia, obywatele. Odpalmy sobie pochodnię jakąś. Zróbmy pierwsze F5. No, będzie, widzę, że trochę problem, bo nawet nie wiem, gdzie mogłabym się przespać aktualnie. Także troszeczkę słabo. Mamy handlarza. Nie można wierzyć we wszystko, co się słyszy. Mamy przewodnika też tutaj. I Herolda oczywiście. Dobra. Zobaczmy, co ci ludzie mają na sprzedaż. Stary zakrzywiony miecz. Ale fajne. Pałka wartownika. Chociaż widzę, że dla mnie za bardzo niczego nie macie tutaj, panowie. Nic szczególnego bym powiedziała. No dobrze. Tu jeszcze jest jakiś handlarz. Witam serdecznie. Elid, witaj. Czym się zajmujesz? Handluję, albo myślę o tym, jak handlować lepiej. Nazywam się Elid. Na próżno szukać lepszego kupca w mieście ode mnie. Pokaż mi. Masz pasy, pas umiejętności, skórzany pas. Pas magii. Słuchajcie, mieszkańcy Archolos. Fajnie. Na rozkaz wielmożnego gubernatora Morisa ogłasza się, co następuje. W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na broń i pancerze dla armii królewskiej. Fajnie. Na wyspie Korinis. Jak się masz? Są kolejne. Bywało lepiej. Ale hej! Ja miałbym nie wyjść na prostą? Wolne żarty. A także każdego, kto nie boi się pracy fizycznej, aby dołączyć do powstającej kompanii górniczej.
No dobrze. Oprócz standardowej pensji oferujemy również własną... Widzę, że przydałoby się... ...oraz premię za ilość wydobytego kruszcu. Dodatkowo ten Herold mnie trochę rozprasza, wiecie? Wszyscy skazańcy z wyrokami dłuższymi... Chodźmy może w górę. Tutaj. ...mogą liczyć na skrócenie wyroku i odbycie go pracując jako kopacz. No i sam pierw sprawdzimy, czy czegoś tutaj nie ma. Tutaj jest parę rzeczy. Tylko nie wiem, czy nie dostanę w łeb. Także wolę się najpierw zapisać. Ej, co? I zobaczymy, co tutaj znajdę jeszcze. Trochę złota. Nie każdy obrońca Myrtany musi nosić miecz. Wspomóżcie obronę naszego królestwa. Chyba właśnie wbijam się komuś do domu. No chyba tak, domy zamknięte. Słuchajcie, słuchajcie, mieszkańcy Archolos. Dobrze. Na rozkaz wielmożnego gubernatora Morisa ogłasza się co na... Cudownie! Kolejny darmozjad w mieście. Jeżeli przyszedłeś tu tylko po to, by zasilić grono bezdomnych, to równie dobrze możesz wybiec za mury i dać się zjeść wilkom. Okej, kolejny niemiły obywatel. Tu jest Alan. Chwila. Chyba jest myśliwym. Jesteś myśliwym? Skórzany pancerz zobowiązuje. Nie boisz się dziczy? Dziczy? Dzicz to panuje w dzielnicy. Wychowałem się tam jako sierota, więc wiem, o czym mówię. Życie tutaj w porównaniu z portem jest błogie i beztroskie. Na szczęście udało mi się znaleźć porządną pracę i wyrwać się stamtąd. Możemy oczywiście porozmawiać. Gdzie mogę dostać dobry sprzęt łowiecki? Jeśli oferta Fridy ci nie odpowiada, możesz spróbować u Nirki. Myślistwem się już nie zajmuje, ale na pewno znajdzie coś dobrego na sprzedaż. W ostateczności zostają ci handlarze na targowisku, ale nie oczekiwałbym tam niczego z wyższej półki. Okej. Możesz nauczyć mnie czegoś o myślistwie? Jasna sprawa. Pierwsza lekcja, pamiętaj, umiejętności to podstawa. Ale równie ważna jest broń, z której strzelasz. Nawet najlepszy strzelec będzie bezradny z felernym łukiem czy kuszem. Jak będziesz gotowy, to daj znać. Nauczę cię podstaw oprawiania zwierząt. Kiedy uznam, że już to rozumiesz, pokażę ci też, jak wyrwać kły i pazury. Fajnie, tylko że my chyba już wszystko umiemy. Nauczysz mnie czegoś o polowaniu? Nie ma sprawy. Zobaczymy, co potrafisz. No, nie nauczysz mnie niczego. Co słychać? Jest na co polować. Frida uczciwie płaci za każdą skórę. Nie mam na co narzekać. Jasne. Tutaj jest na tropie bestii, sklep łuczarski. O, fajna nazwa, oczywiście, nawiązująca do modyfikacji na tropie bestii. Włóczęga. Mamy odłamek światła? Zakład alchemiczny. Okej. Widzę, że na razie już tutaj nikogo nie ma. Mamy możliwość troszeczkę ukraść co nieco. Myślę, że możemy skorzystać z tej nieobecności aktualnie gościa. Nawet nie muszę się skradać za bardzo. A, tutaj jest jeszcze takie dodatkowe wyjście jakby. No, możemy spróbować wejść na górę. Może nie będę się zapisywać na F5, tylko sobie tutaj zrobię jakiś taki zapis. Tak się zastanawiam, bo my chyba dzisiaj i tak nie obejdziemy całego tego miasta. Mogliśmy sobie wynająć przewodnika. Nasz alchemik widzę, że śpi. I ma jedno wolne łóżko. Ma też regał na książki. Herschlik, okej. Okay. Wygląda, jakby mu nazwiska nie przetłumaczyli jakiegoś niemieckiego. O, o nasionach. Możecie sobie przeczytać.
Ja podczas montażu oczywiście przeczytam. Tymczasem chodźmy spać, skoro możemy skorzystać z łóżka. Ej ty! Co ty tu robisz? Cześć. Porozmawiajmy. Kim jesteś? Zastanów się, młody. Wokół mnie walają się papiery, zioła, mikstury. Kim mogę być? Oczywiście, że alchemikiem. Nazywam się Herschlik, jeśli już zagłębiamy się w detale. Mhm. Co masz na stanie? Wybierz. Ma dużo mikstur. Również tych stałych, ale one kosztują miliardy po prostu. A cóż to? O, mikstura kamiennej skóry. Ochrona przed magią i ogniem. I przed brońmi. Fajnie, że jest takie coś. Mamy też receptury alchemiczne i gulasz ziołowy. Kupmy sobie ten gulasz. I co? I porozmawiamy może jeszcze przez chwilę? Co nowego? Ostatnio był u mnie wariat, który próbował wcisnąć mi jakiś błękitny kamień. Twierdził, że ów potrafi kumulować nieskończoną moc magiczną i że chętnie się go pozbędzie. O! Dawno nie słyszałem podobnych bredni. Stary, tylko że to mógł być kamień teleportacyjny. No cóż, no ale dobrze. I fajnie, mamy znowu dzionek. I co mamy dalej? Tutaj jeszcze jest coś. Aha, bo my tutaj chciałam tędy wyjść. Dobra. Słyszysz czerwojady za murami. Dobra, skorzystam sobie z tego poletka. Pozbierajmy co nieco. I myślę, że będziemy szli teraz w przeciwną stronę, bo tutaj już mamy chyba ślepe uliczki. Tak mi się wydaje, że właśnie trafiliśmy do takiego ślepego miejsca. Okej, jeszcze parę roślin. Fajnie. Sprawdźmy, jak to na mapie wygląda. Nie chcę zadań, chcę mapę. Tak, jesteśmy tutaj i tutaj już byliśmy praktycznie wszędzie, oprócz tego krawca. Jego jeszcze nie odwiedziłam, bo to chyba krawiec albo fryzjer. Sprawdźmy to. Może on jest gdzieś na górze? Mogą powrócić do grona szanowanych obywateli. Jednocześnie. O, proszę. Insygnia, pracownia krawiecka, tak. Insygnia oczywiście to jest kolejna modyfikacja. Fajnie, naprawdę dużo jest tych nawiązań do modyfikacji. Mamy pana krawca. W czym się tutaj zajmujesz? Czy to nie jest oczywiste? Nie widzisz tych wszystkich wspaniałych materiałów, delikatnych nici i stojaków na ubrania? Jestem krawcem, a to mój zakład. Jeśli chcesz wyglądać jak porządny obywatel, to nigdzie nie znajdziesz równie pięknych strojów, co u mnie. Mhm, jasne. Chciałbym... Wybacz, ale zgodnie z prawem jest... Ubranie to nie tylko... Okej, czyli musimy być najpierw obywatelami miasta, żeby móc w ogóle iść do krawca i sobie sprawdzić jakikolwiek pancerz taki, żeby się ubrać. Dobrze, tutaj mamy jakiegoś kolejnego handlarza. Armara. Okej, ja byłam po tej stronie, prawda? Jak najbardziej. A tutaj kto jest? Zwykły handlarz. O. On handluje jedzeniem. Nalewka malinowa, już to oczywiście znamy, mamy to. Mogłabym troszeczkę sprzedać syfu. Okej, czyli tam była pracownia krawiecka, tutaj na wprost ja byłam, prawda? Mamy też tablicę ogłoszeń. Listy gończe, tuścioch, przerośnięty ścierwojad, wściekły dzik, siekiernik, mokry, śliskoręki. Ogłoszenia, licytacja w Starym Mieście, muzeum w mieście, niebezpieczne trakty na wyspie, podróż i handel we Wilczym Leżu, obostrzenia dotyczące kanałów, górnicy potrzebni w Górniczej Dolinie, dziwne kamienne znaleziska. Handlarze. Oczywiście zbieramy wszystko. I możemy sobie zobaczyć mapę. Zobowiązany jest zgłosić się do urzędu miejskiego. Okej, to wiecie co? Przejrzyjmy sobie to wszystko na szybko, bo tego będzie naprawdę dużo. Mamy też nowy przepis. Rozumiem.
podróż z gildią. Mamy te listy gończe. W ostatnim tygodniu winnica Valeria doświadczyła ataku bandy dzików na plantację winogron. Farmerom udało się odeprzeć większość bestii, ale jedna z nich, pomimo otrzymanych licznych obrażeń, zdołała zbiec. Za zbycie się tego rannego zwierzęcia przewidziana jest nagroda w wysokości 1000 sztuk złota. Okej. Mieszkańcy Silbach informują o ciele wyłowionych w pobliżu wybrzeża topielców. Świadkowie zeznają, że słyszeli krzyki i widzieli szarpaninę, ale gdy dotarli na miejsce, było już za późno. Sprawcę ubranego w strój pirata widziano za wodospadem niedaleko wybrzeża topielców. Za wykonanie wyroku śmierci przewidziana jest nagroda w wysokości 150 zł. No, dalej. Drwale z okolic Wyczegolerze przestrzegają przed samotnymi podróżami na drodze między ich obozem a winnicą Valerio. Kilkukrotnie był tam widziany szalony mężczyzna z siekierą atakujący napotkanych podróżnych. Nagroda 150 sztuk złota. Krew to szczury, które stają się coraz bardziej agresywne. Tuścioch, taki kretoszczur, też 150 sztuk złota. Gońcy gildii kupieckiej informują o pojawieniu się nietypowych ścierwojadów na wyspie Archolos. Dziobnięcie przez te bestie zdaje się powodować rany podobne do poparzeń. Jednego z osobników widziano ostatnio w pobliżu opuszczonych chat przy południowo-zachodniej bramie. Za pozbycie się bestii 150 sztuk złota. Ślisko ręki. Widziano ostatnio w slumsach. W porcie doszło do kolejnej serii napadów, kieszonkowca zwanego ślisko ręki. 100 sztuk złota. No dobrze. Możecie sobie to przeczytać, już tego nie będę robić. Szczególnie, że mi w ogóle nie znikają te notki. Szkoda. Trener. Dobra, lecimy tak. Słuchajcie, słuchajcie, mieszkańcy Arku. Trochę tutaj jest tłoczno w tym mieście. Ale w sumie co ja oczekuję, no nie? Każdy mężczyzna zdolny do walki, który otrzyma kartę trener do armii królewskiej, zobowiązany jest stawić się w koszarach w ciągu 2 dni. Okej. Przejdzie tam podstawowy trening oraz pozna przybliżony termin wyruszenia na front. Szkoda, że mi to nie znika. Informujemy również, że armia królewska z chęcią przyjmie w swoje szeregi wszystkich ochotników, nawet tych niedoświadczonych. Razem fajnie. Odeprzemy orkową zarazę i przywrócimy pokój w całym... Za dużo tego. Dobra, już chyba wszystko przejrzałam. Przynajmniej większość rzeczy, mam taką nadzieję. Jak my stoimy z czasem? No tak słabo bym powiedziała. Dobra, musimy się udać w nowe miejsce teraz i tak sobie myślę, gdzie. Okej, jak się obrócę, mogę się obrócić. Aha, jak pójdę na wprost, to tam jest wyjście z miasta, tędy? Ciekawe. Na pewno? Nie, pójdziemy bardziej w tamtą stronę chyba. Dobra, stąd przyszłam. Możemy się rozejrzeć po tej stronie. Tam już byliśmy, tam byliśmy. Chyba nie, moment. Zgodnie z nowymi rozporządzeniami królewskimi. Tutaj zrobiliśmy takie kółko, no nie? Tak, jak najbardziej. Chociaż nie szłam chyba jeszcze tutaj na wprost. Kiepska pogoda. Mamy Ewalda. Nie mogę z nim porozmawiać, co najwyżej mogę spróbować go okraść, ale raczej trudnej. Proszę, niech mi pan pomoże. O co chodzi? To bardzo drobna sprawa. Nie będzie to pana wiele kosztować, a mi bardzo pomoże. Potrzebuję tylko jednej sztuki złota od pana. O nic więcej nie proszę. Dobra, damy mu. Trzy. Dziękuję. Niech Hinos ma pana w opiece. Jedną sztukę złota mogę oddać, nie? Co jest tutaj w tym miejscu? A, idziemy w stronę chyba gildii Araxos? Bo kupieckiej.
To, chyba, że to jest to samo? Właśnie nie wiem tego. No dobra. Sporo strzał, które możemy zresztą pozbierać. I mamy tutaj też jakiś ludzi, z którymi możemy porozmawiać. Mamy Adelarda. Co słychać? Nie mam czasu na pogawędki. Odejdź i nie zadawaj mi więcej głupich pytań. Okej, widzę, że nic z nimi porozmawiam. Najemnik. Najemnik. Ernesto. Ej, ty. Kim jesteś? Nie słyszałeś o mnie? Skąd ty się rwałeś? Mam na imię Ernesto. Jestem właścicielem największej ilości winnic w całej Mertanie. Nawet król trzyma jedno z moich win w swoich winnicach. Mhm. Mogę kupić od ciebie wino? Chyba na głowę upadłeś. Myślisz, że osiągnąłbym taki sukces, zajmując się osobiście każdym przybłędą, który prosi mnie o flaszkę? Zajmuję się tylko poważnymi klientami. I jak tam twoje wina? Do mojego lokalu zaglądają ludzie z różnych stron. Każdy z nich z jakąś tajemnicą. Każdy za jakąś fasadą. Dopiero gdy na stołach pojawiają się karafki czerwonego trunku, zadłużeni kupcy bratają się ze ścigającymi ich urzędnikami, a magowie ognia i wody do późnych godzin dywagują o wierze. Tym właśnie jest potęga wina, chłopcze. Ten niezwykły napój pomoże ci zjednać każdego. Mhm. No dobrze. Mamy tutaj Dimę. O mnie chodzi? Oczywiście. Od razu widać, że należysz do tych, którzy szukają roboty. No dzięki. A o jakiej robocie mówimy? Sprawa jest prosta. Dostaniesz ten wypchany po brzegi złotymi monetami mieszek i zasłużysz na wdzięczność gildii kupieckiej, jeśli znajdziesz najemnika zwanego Sander i przyniesiesz mi od niego wieści. Chodzi o jakieś konkretne informacje? On wie, o co chodzi. Dowiesz się wszystkiego, jak już go znajdziesz. Powinien kręcić się gdzieś w pobliżu karczmy, w wiosce Silbach. Okej, no tak, znamy oczywiście Sandera. W porządku. Wrócę, gdy wszystkiego się dowiem. Doskonale. Pamiętaj, jaką stawkę masz do zgarnięcia. Mhm. Wyglądasz na niezależną kobietę. W jaki sposób dostałaś się do gildii kupieckiej? Nie daję sobą pomiatać i kiedy trzeba, potrafię dopiąć swoich spraw. Nie proszę zwykle nikogo o pomoc. Bardziej wolę współpracować. Z czasem nabrano do mnie respektu. I to mi pasuje. Sama wypracowałam sobie swoją pozycję w gildii i bardzo dobrze na tym wyszłam. Nie mam prawa narzekać. Super. Cześć, jak leci? Mam ręce pełne roboty, więc mów prędko, o co chodzi. Czym handlujesz? Znajdziesz u mnie wszystko, czego może potrzebować każdy mag lub nowicjusz. Rozejrzyj się, może i dla siebie znajdziesz coś interesującego. Skąd bierzesz swoje towary? Wybacz, ale traktuję to jako swoją tajemnicę zawodową. Nie mogę ci powiedzieć. Mhm. Magowie chętnie kupują od ciebie towar? Oczywiście. Jestem jedyna w całym Archonos, która oferuje towary wyłącznie dla magów i nowicjuszy. Oczywiście nie tylko magowie u mnie się zaopatrują. Zwykli obywatele miasta też chętnie do mnie zaglądają. Okej. Widzę, że interes się kręci. Dzięki Innosowi. Tak, kobiecie ciężko jest coś osiągnąć tutaj. No chyba, że osiągnięciem nazwiemy sprzedawanie swojego ciała w burdelu. Mi na szczęście udało się tego uniknąć. Jasne. Chętnie. Okej, widzę, że masz czary. I na przykład masz pióro. Dobra, na razie niczego nie potrzebujemy, ale fajnie, że laska nam wreszcie dała jakieś zadanie. Tego mi brakowało, szczerze mówiąc. Dokan. Hej, ty. Witam cię serdecznie. Dość prosta kradzież. Co robisz dla Araxos? To co każdy wynajęty przez tę organizację o moim stopniu. Ochraniam kupców, latam na posyłki. Od czasu do czasu pomagam w polowaniu. Swoją drogą jestem Dokan. Jak leci? A nie najgorzej, ale też nie najlepiej. Okej, okay, dobra. Widzę, że dzisiaj naprawdę sporo rozmów postaci. Ja nie mogę sobie ci za bardzo pogadać. Mamy Karamona jeszcze. Hej, kim jesteś? Na imię mi Karamon i jestem najemnikiem gildii.
Chyba wcześniej cię tu nie widziałem. Jesteś tu nowy? Jestem Marvin i na razie tylko rozglądam się po okolicy. No cóż, jeśli nie jesteś szpiegiem konkurencji, nikt chyba nie będzie miał nic przeciwko. Myślisz nad pracą dla gildii? No w sumie musimy zdecydować, czy chcemy straż miejską, czy gildię. Sama nie wiem. Jeszcze to rozważam. Każdy tak mówi, a i tak prędzej czy później trafia na dywanik Lorenzo. O. Wierz mi, jeśli szukasz dobrego zarobku i potrafisz walczyć, nie ma dla ciebie lepszego miejsca niż to. Okej. A co ze strażą właśnie? A co ze strażą miejską? Zapomnij o nich. Od razu po tobie widać, że nie leży ci wypełnianie zachcianek opasłych sierżantów. Jeśli postanowisz dać nam szansę, pogadaj z Lorenzo. Oprócz przydzielania zadań, zajmuje się on też rekrutacją nowych. On tutaj jest szefem najemników? Lorenzo jest zarządcą gildii i człowiekiem odpowiedzialnym za przydzielanie zadań zarówno żółtodziobom, jak i pełnoprawnym członkom naszej organizacji. Kapitanem najemników jest Adelard. Jednak, żeby zostać jednym z nas, masz przed sobą jeszcze długą drogę. Jasne. Dzięki za radę. Powodzenia. To było w sumie przydatne. Jak leci? Zupełnie nie rozumiem ludzi preferujących broń dwuręczną od jednoręczną. Ja też nie. Wyprowadzanie ciosów takim orężem trwa całe wieki. Jezu, stary, mam wrażenie, że jesteś moim odbiciem duchowym. Dobra, a co my tutaj mamy? Mogę tu wejść? W teorii mogę. Kurde, to miejsce jest tak duże. Wiecie, na początku było fajnie, bo mniej więcej człowiek wie, co gdzie jest, ale teraz... Bez właściwego klucza nigdy tego nie... Teraz to ja mam wrażenie, że ja się w kółko kręcę. Niby się kręcę w kółko, a niby odkrywam jakieś nowe miejsca, nie? To jest straszne po prostu. Kolejne strzały. Wiecie, takie łażenie, słuchanie tych dialogów, już zapomniałam, jakie to jest uciążliwe. Nie przepadam za tym w gotikach, ale wiadomo, że w każdej grze musi nastąpić taki moment, że po prostu trzeba rozmawiać z postaciami, jeżeli chcemy zgarnąć zadania, czy coś takiego, więc no niestety rzecz nieunikniona, trochę czasochłonna, trochę nudnawa, ale no nieunikniona, taka jest prawda. Wow, co? Zejście do kanałów. No my do kanałów nie schodzimy, broń Boże. Przynajmniej jeszcze nie. Tam nie wejdę. Tutaj jest Garros, a tu... Nic się w tej sprawie nie zmieni. Tego wina może bym nie chciała brać. Chyba Lorenzo tutaj siedzi? Nie, Ingor. Co słychać? Nie widzisz, że jestem zajęty? Zostaw mnie w spokoju. Okej, rozumiem. Czyli Ingor będzie mnie zaopatrywał, gdy dołączymy ewentualnie do gildii kupieckiej. Wydaje mi się, że moglibyśmy do gildii dołączyć. Dowiaduję się o tym dopiero teraz. Dobra, tutaj są sami najemnicy. Czyli co, przechodzimy przez tą główną bramę, jeżeli chcemy tutaj coś zdziałać. Mamy Garrosa, oczywiście. O. Chcę. No nie upolowaliśmy jeszcze nic. Kim jesteś? Jestem Garros. Dowodzę łowcami gildii kupieckiej Araxos. Oczywiście tylko tutaj, na Archolos. O co chodzi? Co słychać? W całej gildii kupieckiej Araxos wszystko jest w jak najlepszym porządku. Czegoś potrzeba? Chcesz nawiązać z nami współpracę? No na razie nic nie ten. Hej. Witaj, młodzieńcze. Jakie szlaki sprowadziły się do mnie? Właściwie to szukam swojego brata. Powiadasz. To życzę powodzenia. Ja w młodości szukałem swojego ojca, ale nic dobrego z tego nie wyszło, mówię ci. Czym się zajmujesz? Zajmuję się organizowaniem pracy przewodników. Z każdym dniem do miasta przybywają tłumy nowych twarzy. Nie mają pojęcia, co gdzie jest, a my za kilka marnych groszy pomagamy im odnaleźć to, co w życiu najważniejsze. Drogę do celu.
Załatwiam też dostawy map i negocjuję z Lorenzo opłaty za korzystanie z jego gońców. Mhm. O, w ogóle to dość prosta kradzież. Jak się masz? Interes się kręci. Moi chłopcy regularnie napełniają moje kieszenie przyjemnymi kwotami. Masz dla mnie jakąś pracę? Nie jesteś tutejszy, prawda? Na przewodników zatrudniamy raczej osoby, które spędziły na Archolos przynajmniej kilka lat. Ale jest coś, co mógłbyś dla mnie zrobić. Słyszałem, że jeden z przewodników regularnie upija się na służbie. Zniechęca to ludzi do korzystania z jego usług, więc tracę każdego dnia dochody z całej dzielnicy. Przejdź się po mieście i porozglądaj się za tym pijakiem. Gdy już będziesz któregoś podejrzewał, porozmawiaj z nim i powiedz, żeby cię gdzieś zaprowadził. Jeśli będzie się chwiał, kiwał albo robił coś wskazującego na upojenie, to natychmiast wróć do mnie. W takim razie będę miał oko na pijanych gońców. Super, całkiem ciekawe zadanie, trzeba przyznać. Mamy tutaj Griffa, ale se siedzisz zajebiście. Hej, kim jesteś? Nazywam się Griff. Gdziekolwiek można przeżyć wartą spisania przygodę, jestem także i ja. Polowanie na trolle? Robiłem to. Wspinaczka na wulkan? Można, czemu by nie. Opłynięcie wyspy? No mało co nie zostałem pożarty przez morskie potwory, ale zrobiłem to. Ale typ. Masz w planach kolejną wyprawę? Cały czas o tym myślę, ale to musi być coś niesamowitego. Nie można spoczywać na laurach. Każda kolejna przygoda powinna być większa od poprzedniej. Tak więc, póki nie wymyślę czegoś, co naprawdę wstrząśnie wszystkimi, to korzystam z uroków miejskiego życia i sprzedaję różne pamiątki z moich wypraw. Czyli możemy z nim oczywiście handlować. Lud północy, bestiariusz, nietoperze, niedźwiedzie, kraby, żaboludzie, zębacze, szkielety, pełzacze, harpie, golemy, błotniaki, zombie. Sekrety wydzielni pełzaczy, dziennik pustynnego wędrowcy. Sekrety wydzielni krwiopijców. Okej, okay, i widzę, że ma serca różne i takie rzeczy. Wow. Co słychać? Jak to Varaxos, dobrze. A nawet bardzo dobrze. Super stary, naprawdę. Jestem pod wrażeniem tego, że on sprzedaje takie itemki. I co, wejdziemy myślę, że na górę. I tak z Lorenzo mieliśmy porozmawiać, a ja nie wiem, czy on jest tutaj? No chyba tak. Kurde, ale duże jest to miejsce. Stół do pisania. Tutaj jest Ronia. Chyba jakaś taka sekretarka. Czym się zajmujesz w Araxos? Nazywam się Ronia i jestem archiwistką gildii. Segreguję wszystkie umowy, kontrakty, tworzę ich kopie, takie tam. Jeśli nie przychodzisz z niczym ważnym, to wybacz, ale jestem zajęta. Jak praca? Bardzo przyjemna. Nie rozpraszaj mnie. Okej, okay, fajnie. Jeszcze regał na książki, skorzystam. Mężczyzna w zdobionym kaftanie. Okej, możecie sobie też przeczytać. Ja już te notki będę wszystkie czytała raczej poza nagraniem. Chyba, że naprawdę bardzo mnie na to najdzie, ale teraz szybko nam dosyć czas mija, więc tego nie robię. Rudy. Kim jesteś? Nazywam się Rudy. Jestem łowcą z gildii kupieckiej. Mhm. Wybacz, że nie zabawię cię dłuższą rozmową, ale przygotowuję się do polowania i mam jeszcze sporo do zrobienia. Okej, w porządku. Tutaj ktoś coś, tylko pokoiki do spania. Szukam tego całego Lorenzo. O, tu jesteś, a propos. A tutaj na górze jest coś jak składzik, w którym nic nie ma. Dobra, to co, porozmawiajmy z Lorenzo. Tak jeszcze na koniec tego odcinka. Mam nadzieję, że nie będę z nim musiała jakoś długo rozmawiać, że nam nie zajmie to dużo czasu. Ej, kim jesteś? Jestem zarządcą gildii kupieckiej. Wybacz, ale jeśli to wszystko, to muszę wracać do pracy. Jak sytuacja? Gildia kupiecka Araxos to ciągle najlepsze rozwiązanie dla każdego, kto prowadzi własny interes lub jest w inny sposób powiązany z handlem na wyspie. Możesz mi coś powiedzieć o gildii kupieckiej?
kupieckiej? Dla twojej wiadomości, Gildia Kupiecka Araxos jest organizacją zrzeszającą wpływowych kupców z Archolos i innych ważnych miast Myrdany. Przez ostatnie lata zdołaliśmy potroić nasze wpływy w tym rejonie i założyliśmy wiele faktorii na terenie całego królestwa. Mhm. W swoich działaniach kierujemy się przede wszystkim rozsądkiem. Nie zajmujemy się zleceniami, które wydają nam się mało opłacalne lub zbyt ryzykowne. Dopiero kiedy dostrzeżemy w czymś wyraźne korzyści, podejmujemy decyzję o działaniu. O matko jedy... O Boże. Czym handluje wasza organizacja? Powinieneś raczej zapytać, czym nie handlujemy, chłopcze. Sprowadzamy na Archolos nawet takie dobra jak przyprawy z Wysp Południowych czy futra z Nordmaru. Dzięki naszym zaufanym przewoźnikom transport towarów jest o wiele tańszy i wygodniejszy. Dlatego tak wielu klientów ceni sobie współpracę z nami. Poza tym z cenami, jakie oferujemy, nie jest w stanie konkurować żadna inna organizacja handlowa na świecie. Przyjmujecie nowych w swoje szeregi? Cóż, właśnie wznowiliśmy nabór do naszych gońców, ale nie przyjmujemy byle kogo. Wolimy ostrożnie dobierać nowych ludzi. Liczymy, że potencjalni rekruci będą mogli się pochwalić umiejętnością trzeźwej oceny sytuacji oraz wytrwałością w dążeniu do celu. Zwłaszcza, że czasami trzeba nagiąć kilka zasad, by klient był zadowolony z naszych usług. Oczywiście wymagamy też lojalności. Nic nam po niezorganizowanych obwiesiach, którzy ostatnimi laty tak tłumnie zasilają szeregi straży. Mhm, jasne. Dołączenie do gildii kupieckiej, nowy wpis. Możemy pogadać o interesach? A jaki ty możesz mieć do mnie interes? Planujesz zostać kupcem? Chwilowo jestem pośrednikiem. Tomas chciałby nawiązać współpracę z gildią kupiecką. Wprowadza na rynek nowe piwo, mrocznego paladyna. Wiem, słyszałem o tym. Szczerze mówiąc, spodziewałem się, że w pewnym momencie się z nami skontaktuje. Co to za piwo? Proszę, weź jedno. To całkiem nowa receptura. Tomas wymyślił nowy sposób przygotowania słodu, dzięki któremu piwo nabiera ciemnej barwy. Spróbuj, jaki ma ciekawy smak. Sprawdź też, jak pachnie. Wyborne. Naprawdę. Dawno nie piłem nic tak smacznego. A szczerze mówiąc, jestem miłośnikiem wina. Cholera, może jednak przerzucę się na piwo? Słuchaj. Chętnie bym się zgodził na współpracę, ale mamy podpisane kontrakty, między innymi z Ernesto. Tutaj się piją głównie wino. Na tym najlepiej się wychodzi. Mhm. Na pewno uda nam się jakoś dogadać. Dogadać? Co ty mi proponujesz? Jeśli łapówkę, to daj sobie. W tej sprawie nijak ci to nie pomoże. Z twoimi znajomościami na pewno coś wymyślisz. Aż tak ci zależy? Do czego mógłbyś się posunąć, żebym jednak przyjął propozycję Tomasa? Byłbyś gotów zrobić coś niezbyt moralnego? To zależy. To zależy. Spokojnie, to nic strasznego. Po prostu, jeśli chcemy wprowadzić piwo Tomasa na rynek, musimy osłabić konkurencję. Handel winem przynosi Ernesto takie dochody, że mrocznemu paladynowi trudno będzie się przebić. Dam ci butelkę wina. Pamiętaj, żeby go nie pić, bo się pochorujesz. Jest zepsute. Pójdziesz na targ i podrzucisz ją któremuś z kupców mających w ofercie wino. Co nam to da? No wiesz, po winie Ernesto ktoś się pochoruje. Ludzie zaczną mieć wątpliwości co do jakości jego towaru. Tłumaczyć dalej? Rozumiem. Wrócę, jak to załatwię. Do zobaczenia. W porządku, możemy jeszcze porozmawiać trochę. Widziałem wśród was ludzi, którzy nie wyglądają mi na kupców. Każda prężnie działająca organizacja musi zapewnić swoim interesom bezpieczeństwo. Takim gwarantem są najemnicy Adelarda i łowcy Garosa, czyli wykwalifikowani szermierze oraz tropiciele z całego świata. W zamian za godziwą zapłatę zobowiązani są do działania w ramach objętej przez nas strategii. Jakie zdanie ma gubernator o waszej prywatnej armii? Armia? To duże słowo, chłopcze. Nie jest tajemnicą, że gubernator Morris najchętniej obsadziłby cały kantor strażnikami miejskimi,
i położył ręce na naszym majątku. Niestety zapomina o tym, jak wiele zyskuje dzięki współpracy z nami. Bez zaangażowania gildii, Archolos wciąż byłoby zabitą dechami kolonią na granicy cywilizacji. To dzięki naszym inwestycjom wyspa jest w stanie konkurować z takimi ośrodkami jak chociażby słynny Corinis. Morris dobrze o tym wie, ale nie przyzna tego, bo jest królewskim poplecznikiem. Boi się, że zbytnio urośniemy w siłę. Jego strażnicy coraz bardziej godzą w nasze interesy. A my mamy ręce związane przez edykty królewskie. Jasne. No to co, mamy porozmawiane z Lorenzo. Moi drodzy, wydaje mi się, że to będzie odpowiedni moment na zakończenie tego odcinka. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to zachęcam do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. A ja lecę montować dla Was ten odcinek. W kolejnym odcinku będziemy sobie dalej zwiedzać miasto Archolos. Mamy tutaj jeszcze sporo rzeczy do odwiedzenia, sporo miejsc. Tak naprawdę jesteśmy może dopiero gdzieś w połowie miasta. Tutaj nam zeszło po tej stronie dosyć długi czas. Tam jakby chyba jest straż miejska. Moment, taki znacznik dziwny. Tak, tam idziemy na tereny straży miejskiej powoli. Wydaje mi się, że będziemy musieli tutaj troszeczkę właśnie jeszcze pochodzić po tych alejkach i w ogóle. Może uda nam się dotrzeć do portu. Zobaczymy. Jeszcze raz Wam dziękuję. Trzymajcie się. No i co? No i do kolejnego materiału już w piątek o godzinie 14. Cześć!